Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Umysł Tradera. Dzisiaj dokończymy bardzo szybciutko poprzednią wersję i wskakujemy na kolejną prezentację. Bardzo ciekawą, myślę, że jest to jedna z najważniejszych tematyk, więc warto coś takiego poznać. Natomiast od razu przechodzimy bardzo szybciutko do poprzedniej wersji. I dajcie mi znać, czy widzicie pełen ekran, czy tutaj jest ten full screen, czy wszystko jest ok. Jest ok, dobra, jedziemy bardzo szybciutko. Ja tylko tutaj odpalę sobie większe okno, aby lepiej widać wasze komentarze, z tego względu, że narzędzia moderatora mi na takie okno pozwalają. Dobra. Jest ok. Skończyliśmy na 33 punkcie, zaczynamy od 34, a więc opanowanie. Na czym to polega? Przede wszystkim pozwala spokojnie osiągać długoterminowe zyski. Jak wiecie, jest bardzo wiele pułapek z tym związanych. Przede wszystkim w momencie, kiedy zaczynamy zarabiać pieniądze, pojawia się myślenie życzeniowe, czy też różnego rodzaju głupie wydatki. Opanowanie pozwala znosić odpowiednio te zyski. Również chroni przed wypaleniem, czyli na przykład jeżeli nam się to nudzi, bo czasami jest tak, że nie kontrolujemy pracy, stajemy się pracoholikami, później się wypalamy. Tak samo opanowanie pozwala z radzeniem sobie z serią strat. Jeżeli handlujemy na bazie tej strategii 2 lata i wiemy, że jest zyskowna, to jakaś seria strat nie powoduje u nas niepokoju, czy też głupich, nierozważnych decyzji, na przykład zmiany systemu, ponieważ serie strat to coś normalnego, to się zdarza tak samo jak serie zwycięstw. 35 punkt, pozbądź się stresu. Ja zawsze zastanawiam się na spokojnie, jeżeli zaczynam, czuję, że ten mój stres przekracza tą normę taką, tą strefę komfortu, to zastanawiam się po prostu, co mi ten stres daje i uświadamiam się przede wszystkim, że się stresuję. Tak? To jest bardzo ważne. Jeżeli na przykład jesteście zdenerwowani, to trzeba sobie powiedzieć, że jest się zdenerwowanym i tak samo trzeba przed samym sobą uświadomić sobie, że jest się zestresowanym. Wtedy wy automatycznie inaczej będziecie do tego podchodzili, będziecie działać, aby zbić lekko ten stres, bo odpowiednia dawka stresu też jest pozytywna, ponieważ ona was pobudza i napędza, więc to też jest pozytywne zjawisko i kwestia tego, aby nauczyć się balansować z tym stresem. Zachęcam do poczytania kilku książek psychologicznych na temat właśnie stresu, to bardzo pomaga. Ja przede wszystkim cały cykl edukacyjny w swoim życiu przeszedłem na tej zasadzie, że nigdy nie byłem prymusem, nigdy nie uczyłem się najwięcej, ale zawsze doskonale sobie radziłem ze stresem i w momencie, kiedy były jakieś egzaminy, matury, nie matury, widziałem, które osoby bardzo mocno się stresowały, mimo że były świetnie przygotowane, miały gorsze wyniki tylko ze względu na stres. Więc przede wszystkim starać się trzeba też powiększać strefę korzystnego stresu, czyli tą normę, ponieważ to się da wyćwiczyć, to jest też umiejętność. Tą strefę, tak samo jak strefę komfortu, tak samo tej strefę tego odpowiedniego poziomu dopuszczalnego stresu da się zwiększać. Intuicja twoją bronią, 36 punkt. Doświadczenie w twojej podświadomości to jest przede wszystkim coś, czego wy się będziecie uczyć jako doświadczeni traderzy, każdy doświadczony trader, czy też na przykład doświadczony kierowca, doświadczony lekarz. Jeżeli zajmujecie się czymś już długo, to pojawia się u was taka intuicja i tutaj kluczem do sukcesu jest słuchanie tej intuicji, ponieważ ona bardzo często wam daje bardzo korzystne podpowiedzi. I przede wszystkim tutaj taki cytat z książki, a książka, wyślę wam link, Mistrzowie Rynków Finansowych, bo tutaj wam nie wysłałem. Więc jakbyście zapomnieli, o jakiej książce w ogóle mówimy, to tutaj podsyłam wam link. Tam jest spis treści, z tego co wiem są recenzje, można się zapoznać. Przede wszystkim polecam zobaczyć spis treści, zobaczyć jak ta książka jest zbudowana. W mojej ocenie pozycja obowiązkowa na biblioteczce forexowej. Natomiast bardzo fajny cytat, odróżniaj to co pragniesz by się stało od tego co wiesz, że się stanie. I tak jak kobiety, mówi się, że jest kobieca intuicja, tak samo mężczyźni mają intuicję.
wyczuwają, że coś się stanie złego, bądź jak prowadzą samochód, wiedzą, że coś jest, że coś jest nie tak. Tak jak właśnie tutaj Rafale piszesz, to dobra wiadomość, po latach zaczynamy coś widzieć. Dokładnie. Więc przede wszystkim też taka informacja dla Was, jeżeli intuicja Wam podpowiada, żeby otworzyć pozycję, to starajcie się otworzyć, na przykład mniejszą ilość lotów, czy też zamknąć. Jeżeli intuicja Wam mówi, zamknij tę pozycję, to znaczy, że w przeszłości prawdopodobnie już Wasza podświadomość wyłapała bardzo podobną sytuację i wie, jak taka sytuacja się kończy, więc jeżeli już macie jakieś doświadczenie i ta intuicja u Was się pojawia, to śmiało zaczynajcie jej słuchać. 37 punkt, pasja, misja, wizja. Rób to, co kochasz i byłbyś w stanie zapłacić, aby to robić. Posiadaj wizję, pozostaw coś po sobie dla pokoleń. To jest bardzo fajna sugestia, aby robić coś, za co można byłoby płacić. Bardzo często, jeżeli na przykład śledzicie wywiady jakichś milionerów, osób, które śledzicie, chcecie ich naśladować, bardzo często takie osoby mówią, że zaczynały robić coś praktycznie dokładając do tego albo robiąc to za darmo, więc to jest też klucz do sukcesu, aby posiadać tą pasję, misję i wizję, ponieważ to pcha człowieka do przodu, nawet jeżeli są porażki, nawet kiedy są gorsze dni i wtedy też łatwiej się zmotywować, a dzisiaj o tej motywacji będziemy rozmawiali i zobaczycie, że ta tematyka jest bardzo mocno powiązana. Ciężka praca, talent to punkt, w który kiedyś ja nie uwierzyłem w tej książce, kiedy ją czytałem, a to było parę ładnych lat temu, a dzisiaj muszę się do tego przyznać, że jednak coś takiego istnieje. Tylko garstka ludzi potrafi wejść na szczyt, jeśli chodzi o giełdę czy inne dziedziny. I ja zrozumiałem, że ten talent to emocje, czyli nie strategia, nie money management, chociaż to też jest ważne i należy o tym pamiętać, ale emocje. Emocje w momencie, kiedy mamy gorsze dni, ale także jeżeli mamy świetne dni i na przykład mamy super serię zwycięstw i potrafimy dalej handlować i osiągać zysk. Nie odwala nam, więc to są emocje i w mojej ocenie i w ocenie autora istnieje coś takiego jak talent i bardzo często jest tak, że można pracować, 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 ale nie wejdzie się na pewien poziom bez takiego talentu, czyli takich opanowania emocjonalnego, wysokiego stopnia panowania nad emocjami, ale to też da się wyćwiczyć, więc warto przede wszystkim interesować się tą psychologią, poznawać te emocje, zapisywać na czarce emocje, które wam towarzyszą, bo waszym nauczycielem jest, najlepszym waszym nauczycielem jest wasza głowa i kartka papieru. To, co głowa wam powie, czy też serce, spiszecie to na czarce, wrócicie później, powtórzycie kilkanaście, kilkadziesiąt razy, wtedy zobaczycie, że wszystko się zacznie układać. Giełda to nie przypadek, więc też bardzo często profesorowie, na przykład na uniwersytetach ekonomicznych, starają się udowodnić, że giełda to tylko jedna wielka losowość. No i tutaj autor po tych wielu wywiadach z tymi traderami daje krótką notkę na ten temat, aby zająć się zarabianiem pieniędzy jako skuteczny trader, a zadania związane z udowodnieniem o losowości na giełdzie zostawić profesorom, bo oni i tak na giełdzie nie zarabiają i nawet na bazie tych swoich działań nie będą zarabiać prawdopodobnie, więc ty jako trader musisz się po prostu skupić na tym, żeby zarabiać systematycznie pieniądze i się nie martw o jakieś tezy profesorów, którzy nigdy nie handlowali nawet na giełdzie. Odpowiednia perspektywa, punkt 40. Tak, piszecie tutaj jeszcze z tymi emocjami, że to jest najważniejszy punkt strategii, systemu, więc bardzo mnie to cieszy, że jesteście dojrzałymi traderami. Bardzo dużo osób z Was tutaj właśnie potwierdza taką informację, więc bardzo mnie to cieszy, szczerze mówiąc, więc super. Twoje życie to nie tylko giełda, forex czy handel, kluczem do sukcesu jest odpowiedni balans. Ja specjalnie dałem to prawie na sam koniec, ponieważ ten 41 punkt jest ostatni, jest najważniejszy, natomiast to jest coś bardzo ważnego. Spotkam bardzo wielu traderów, którzy osiągają sukcesy na giełdzie, ale nie osiągają sukcesu w życiu. Czyli no, życie to nie tylko giełda. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, po co my zainteresowaliśmy się tą giełdą i co chcieliśmy osiągnąć. No i przede wszystkim dzięki tej giełdzie, jeżeli zaczyna nam się powodzić, to trzeba
wykorzystywać to, co daje nam giełda, czyli jeżeli daje nam pieniądze, to wykorzystujmy to, że kiedyś chcieliśmy coś sobie kupić, gdzieś pojechać, bo życie to nie tylko giełda, to nie tylko 24 godziny notowań. Warto korzystać z życia i też taka śmieszna sytuacja trochę, ale każdy wam praktycznie to potwierdzi. W momencie, kiedy ograniczycie ten forex, giełdę, zaczniecie korzystać z życia automatycznie i będziecie zawierali mniej transakcji, automatycznie zaczniecie być skuteczniejszymi traderami i zaczniecie wbrew pozorom więcej zarabiać. Będziecie więcej z życia brali, ale także więcej będziecie zbrali z giełdy, więc jeżeli ktoś uważa inaczej, polecam spróbować przynajmniej, bo tak jak mówię, życie jest zbyt piękne, aby całe życie swoje przesiedzieć tylko i wyłącznie przed monitorem. No i ostatni punkt z tej prezentacji, psychologia sukcesu. Tutaj była odpisana odpowiednia strategia osiągania celów według Farisa. Ja interesowałem się tym już kilka ładnych lat temu ze względu na obserwowanie sportowców, w jaki sposób mistrzowie osiągają sukcesy, przede wszystkim stałe sukcesy, co olimpiadę, co mistrzostwa, praktycznie te same twarze sięgają po medale. No i tutaj też taka uwaga ode mnie, przyjrzyj się najlepszym sportowcom, ucz się od nich. I tutaj kiedyś poznałem właśnie takich sześć głównych elementów. To jest odpowiednia motywacja, czyli to, co dzisiaj będziemy mówili i to, co jest wbrew pozorom najważniejsze. Od razu wam mówię, ten temat, który dzisiaj będziemy omawiali, będzie bardzo ważny. Cele dostosowane do naszych zdolności, a więc nie możemy sobie zarzucać celów takich, jaki ma na przykład Bill Gates i jego Microsoft. Nie możemy sobie narzucić celu taki, jaki on sobie może narzucić. My musimy cele dostosować do własnych zdolności, do własnych możliwości. Tylko w taki sposób możemy te cele spokojnie osiągnąć i nie wypalić się w tym lutym i porzucić swoje na przykład postanowienia noworoczne. I w momencie, kiedy zaczniemy osiągać te cele dostosowane do nas, możemy systematycznie się rozwijać i te cele podnosić. Wszystko po kolei. Bill Gates od razu też nie był tak znaną postacią. Podział celu na mniejsze części, czyli zasada małych kroczków. Powolutku docieramy do celu. Wytrwałość kluczem do sukcesu. Poprzednie punkty właśnie też były o wytrwałości. Pełna koncentracja na bieżącym zadaniu, a więc też nie pieczenie tego, że tak powiem, kurczaka, dwóch kurczaków na jednym ogniu, czyli skupienie się na jednej rzeczy, ale na 100%, żeby łatwiej osiągnąć sukces, ponieważ czasami możemy się zagubić w momencie, kiedy będziemy za dużo srok chcieli łapać, i to wtedy może też nas zgubić, że tak naprawdę wszystko nam się posypie i w niczym nie osiągniemy sukcesu, gdzie możemy spokojnie na jedne rzeczy się koncentrować i jeżeli tu osiągniemy swój cel, możemy dopiero zająć się drugą, później trzecią i tak na spokojnie wypełniać wszystkie cele. Przede wszystkim musimy być osobiście zaangażowani. To oznacza, że naprawdę musimy chcieć to zrobić i to nie wystarczy o tym mówić, nie wystarczy napisać o tym gdzieś na kartce, tylko naprawdę do tego podejść z pełnym zaangażowaniem i przede wszystkim odpowiedzialnie, że ja chcę to zrobić, ja to zrobię i ja to robię dzisiaj, jutro, każdego dnia. No i porównywanie siebie z sobą samym w mierzeniu postępów. I to jest bardzo ciekawa tutaj informacja, ponieważ bardzo często my patrzymy na innych. Na przykład, jeżeli zaczynamy tak jak tutaj piszesz, Łukaszu, tylko mi tutaj ucięło niestety twój komentarz. A widzę, cała prawda nie ma co łapać dwóch srok za ogon. Dokładnie. Porównywanie siebie z sobą samym w mierzeniu postępów polega na tym, że musimy przede wszystkim jako miarę postawić siebie. Poznać swoje możliwości, zdolności. Jeżeli jesteście początkującymi traderami, to nie możecie na przykład porównywać siebie i swoje umiejętności, swoje osiągnięcia na giełdzie z traderami, którzy handlują na przykład 10 lat i wynikami chwalą się na blogu, czy też otrzymują jakieś statuetki, gdzieś są z nimi wywiady, dzielą się swoimi wynikami, ponieważ to nie ma w ogóle sensu. Jesteście całkowicie na innym poziomie i bardzo szybko się zrazicie. Musicie cały czas być, że tak powiem, sobą przy docieraniu do jakiegoś celu, w drodze do sukcesu i porównywać do siebie samego, tak? Czyli na przykład, jak wyglądałem miesiąc temu, albo jakie są moje możliwości
a jak wygląda teraz to, co robię. Czyli cały czas porównujemy siebie samym z sobą i wbrew pozorom szybciej będziecie też zaczęli, szybciej będziecie osiągali sukces. No i dobra, to tyle, jeśli chodzi o tę prezentację. I tutaj taka niespodzianka. Podsyłam wam link. Tutaj macie plik z dokumentem. W tym dokumencie, mam nadzieję, że tutaj wam wrzuciło, chociaż widzę, że chyba nie, że przerwało link, ponieważ mam zawijanie czcionki w notatniku. Teraz powinien być dobry. Macie tutaj plik w PDF-ie z wszystkimi punktami z tej prezentacji, abyście mogli na spokojnie tutaj sobie przejrzeć wszystko. Przemku, to jest dalej webinar. Nie było wcześniej webinara, natomiast ja zacząłem jeszcze omawiać starą prezentację z poprzedniego spotkania, z tego względu, że nie zdążyliśmy. Także spokojnie, wszystko jest ok. Zdążyłeś, nie spóźniłeś się. Dobra. I teraz słuchajcie, ja będę troszeczkę wam wolniej odpowiadał na ewentualne komentarze, ponieważ widzę, że tutaj całe tak naprawdę okno mi szwankuje i czat, te narzędzie moderatora i w ogóle wszystko tutaj, więc nie wiem, co się dzieje, chyba na kliku słuchajcie pracę. Natomiast lekcie będę miał opóźnienie w odpowiedzi na komentarze, ponieważ nie widzę tych aktualnych, tylko po czasie dopiero mi je udostępnia. Natomiast dzisiaj kolejne spotkanie, paliwo sukcesu. Otrzymaj najważniejszy czynnik odpowiadający za sukces i nie tylko na forecie, czyli nawet w życiu osobistym, czy w waszym hobby, czy w jakiejś pasji. Bardzo ważna tematyka, chciałbym, abyście dzisiaj się skupili. I taka uwaga, jeżeli macie pod ręką kartkę papieru oraz długopis, to zachęcam, abyście mieli go przy sobie, ponieważ będzie dzisiaj notowanie na kartkach, przeprowadzimy króciutkie ćwiczenia i mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie pisało, odpowiadało na te pytanie, które ja będę zadawał, ponieważ to będzie dzisiaj spotkanie hiperaktywne. Taki przynajmniej mam plan, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj zrozumiesz, jak odpowiednio nastawić się na sukces, bo to jest bardzo ważne. Przede wszystkim trzeba właśnie się nastawić na to, żeby to w ogóle osiągnąć. Dowiesz się, dlaczego wzięcie pełnej odpowiedzialności za swoje poczynania może przynieść nadzwyczajne efekty. I to głównie coś też do panów, ponieważ kobiety z reguły są bardziej odpowiedzialne. Poznasz główne paliwo sukcesu, motywację oraz dowiesz się, jak może ona ewoluować. To też bardzo fajna ciekawostka. Standardowo ważna zasada interakcja, moje ulubione przysłowie chińskie, natomiast tak jak mówiłem, prosiłem, cierpliwie czekajcie na moje odpowiedzi na czacie, ponieważ ostatni komentarz widzę, że mam urwany, więc chyba, że zrobię restart. Aha, widzę, ok. Dariuszu, jeżeli link do wtoka nie działa, to napisz do mnie na maila, ok? Ale powinno wszystko działać. Na koniec jeszcze... aha, działa, no to dobra, jest wszystko ok. Powinniście mieć na maila z hasłem. Dobra, jedziemy. To jest ta książka, na bazie której będziemy dzisiaj omawiali cały ten temat, całe to zagadnienie. W mojej ocenie jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem. Też psychologia, tematyka psychologii, więc też jest coś, co mnie bardzo interesuje. Natomiast uważam, że jeżeli zbieracie książki, bibliotekę forexową, to ta pozycja jest konieczna. Ona bardzo dużo nagród dostała. I tak naprawdę tutaj każdy rozdział jest do przeanalizowania kilka razy, ponieważ jest książka bardzo fajnie napisana, w prosty sposób, bez zbędnych komentarzy. Wiedza mega merytoryczna, więc polecam każdemu,
aby zastanowić się nad tą książką, aby posiadać ją w swojej bibliotece. Tutaj możecie, tylko wam podeślę, się trochę was zasypie tymi linkami, ale o, też piszecie, że macie, więc super. I dajcie mi znać, czy tutaj ten. Aha, widzę, że ten PDF dotarł, więc super. Dobra, widzę, że te linki docierają. Ogólnie jedna z moich ulubionych książek, Steve Ward, Psychologia skutecznego tradingu. Naprawdę świetna pozycja. I tak jak mówię, standardowo podsyłam wam do maklerski link. Spójrzcie na spis treści, tam są też na dole recenzje. Możecie zobaczyć. Bardzo fajna książka, jeżeli z bliskimi osobami macie jakąś listę prezentów, które chcielibyście dodać, to warto taką książkę dodać wysoko na swoją listę. I zaczynamy bardzo szybko, ponieważ mamy 40 minut, a jestem straszna gaduła, a chcę dzisiaj wyrobić się w czasie. Istota czasu. To na początek będziemy rozmawiali dzisiaj o czasie. Romanie, wszystkie webinary są zazwyczaj nagrywane, tylko czy udostępniane, ja tego nie wiem, więc jeżeli jesteście na webinarze, to zawsze zalecam, aby słuchać uważnie. No i nie zrywać się, jeżeli nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie zawsze te webinary wiem, że są gdzieś udostępniane. Ja się tym nie zajmuję tak naprawdę. Więc ja zalecałbym ogólnie, jeżeli macie taką możliwość, być od początku do końca na tym webinarze. Ja tutaj nie zmuszam nikogo, oczywiście nie puszczam linków na sam koniec spotkania. Więc tak naprawdę polecałbym być do końca. Czas jest głównym czynnikiem, który decyduje o osiągnięciu sukcesu w każdej dziedzinie. Ja uważam, że czas jest w ogóle jedyną miarą rozsądną, przez co możemy w ogóle mierzyć. Człowiek musi poświęcić minimum 10 tysięcy godzin na szkolenie się w określonej dziedzinie, aby dojść w niej do perfekcji. Ta informacja jest bardzo często opisywana w wielu książkach, nie tylko w tej książce. Jeżeli weźmiecie do ręki jakąkolwiek książkę związaną z psychologią sukcesu, to właśnie taka informacja będzie się przewijała. Stanisławie, piszesz 10 tysięcy godzin lub 10 lat. To wszystko zależy od tego, kto ile poświęca. Adamie piszesz, że 10 tysięcy godzin to jest ściema. Jeżeli to będzie 10 tysięcy godzin niepełnego zaangażowania, to nawet możesz mieć 100 tysięcy godzin i będzie to ściema. To wszystko zależy od twojego zaangażowania. Więc tutaj to nie patrzcie na to tylko, że jeżeli będziecie patrzyli przez 10 tysięcy godzin na czysty wykres, i niczego praktycznie nie przyswajali, nie uczyli się, to wam nic nie da. To jest kwestia tego, że wy musicie poświęcić 10 tysięcy godzin, ale ciężkiej pracy, poważnej, ciężkiej pracy, zaangażowania. To nie jest tak, że to samo przychodzi, każdy musi przejść przez 10 tysięcy godzin, najlepiej jeszcze leżąc, i nagle okazuje się, że ktoś jest skutecznym traderem. Nie, to ciężka praca w każdej dziedzinie, nie tylko na forecie. No i oczywiście liczy się doświadczenie, odpowiedni proces rozwoju tradera. Tutaj też był bardzo fajnie opisywany ten proces tradera od nowicjusza do eksperta. Wy pewnie to znacie, już nie chciałem was tutaj zaśmiecać taką podstawową wiedzą. Główne czynniki sukcesu tradera, było ich dwa razy więcej. W mojej ocenie wybrałem przynajmniej subiektywnie najważniejsze według mnie. Krzysztofie, piszesz, opisać 1000 wykresów, to też jest za mało. To też jest za mało, naprawdę. Dużo, dużo więcej. Ale warto, ogólnie warto pracować, warto przepracować te 10 tysięcy godzin. No dokładnie, Zbigniewie. Przede wszystkim trzeba efektywnie się uczyć i wykorzystywać ten czas jak najlepiej. Tak jak mówisz, aby nie wejść w maliny. Główne czynniki, czyli zaangażowanie i motywacja do osiągnięcia celu, bo to jest to paliwo, bez niego tak naprawdę nie dojdziecie, bo się wypalicie, albo też jest tak zwany słomiany zapał, zajmiecie się czymś i bardzo szybko zrezygnujecie. Odporność psychiczna, fizyczna oraz finansowa to jest też bardzo ważny czynnik i tego nie można rozdzielać, ponieważ to jest bardzo mocno powiązane ze sobą. Ja zawsze proponuję, jeżeli ktoś z moich znajomych pyta mnie, jak zacząć na giełdzie albo w ogóle w jaki sposób
jaką częścią pieniędzy inwestować. Zawsze mówię, że oszczędnościami, ponieważ to jest tak zwana poduszka, czy też pieniędzmi, które możemy stracić. Natomiast odporność psychiczna, fizyczna, nad tym trzeba cały czas pracować, ponieważ giełda potrafi dać w kość. Andrzeju, a prowadzisz dziennik inwestycyjny? Kolejny punkt. Posiadanie własnego i ile razy czytasz dziennik? Posiadanie własnego systemu, przygotowanie teoretyczne, to nie jest tak, że kupicie system i niezależnie, czy to jest automat, czy to jest system manualny, ręczny i będziecie zarabiali. Nie, musicie stworzyć własny system, ponieważ rynki się zmieniają, mają odpowiednie cykle i wy, jeżeli stworzycie system, będziecie wiedzieli dokładnie, co w nim zmieni, co w nim szwankuje. To jest tak jak mechanik, który naprawia auto. Jeżeli naprawiacie auto u jednego mechanika, to on w 5 minut będzie w stanie postawić wam diagnozę. Tak samo lekarz, jeżeli ma kartę pacjenta i widzi, na co chorował, jest w stanie dużo szybciej zdiagnozować, jaki problem na przykład leży w was, jak was można wyleczyć. No i oczywiście przygotowanie teoretyczne, nie ma drogi na skróty. Wiem, że są osoby, które uważają, że nauczą się giełdy, forexu od razu inwestując za realne pieniądze. To jest na totalne frajerstwo i praktyczne oddanie pieniędzy na rynku. Czytam jeszcze tylko komentarze, chwilka. Andrzeju, piszesz tutaj, że też no, prowadzisz dziennik, robisz statystyki. No i jakie wnioski wyciągasz na bazie tego dziennika i statystyk? No widzisz, Andrzeju, właśnie sam przyznałeś i widzisz, gdzie jest problem: psychologia i money management. No i tutaj musisz teraz te 10 tysięcy godzin, które pewnie skupiłeś się tylko i wyłącznie na strategii, musisz zmienić sposób uczenia się i przejść teraz na emocje, czyli psychologię i na zarządzanie kapitałem, bo ta strategia to jest tak naprawdę około 10% całego systemu. Ja mówię, że też 10% sukcesu. Więc gorąco zachęcam Cię, abyś ten cały wysiłek, który włożyłeś w stworzenie strategii, teraz przeznaczył na opanowanie psychologii. Uwierz mi, że zobaczysz bardzo szybko efekty, jeżeli zaczniesz poprawiać swoją wiedzę z zakresu psychologii, ponieważ giełda to jest jedna wielka psychologia. Tutaj każdy ruch świeczki to jest wyrażenie pewnych emocji, więc musimy to zrozumieć. Kolejny punkt, otwartość na nową wiedzę, ciągłe uczenie się, łatwość uczenia się. To jest też problem taki, jeżeli zaczynamy zarabiać automatycznie, przerywamy uczenie się. Każdy z nas się ciągle uczy, ja się uczę, Maja się uczy, Robert się uczy, Łukasz się uczy. W teamie, mimo że już osiągamy stabilne wyniki, mamy swoje strategie, wszystko jest ok, ciągle się uczymy, nie zamykamy się na wiedzę, ponieważ tak jak mówiłem, raz, że rynki się zmieniają, a dwa, że zawsze można coś poprawić, zawsze można być lepszym, nie można nigdy się zatrzymać, pamiętajcie, mimo że może ktoś tam mówić, że coś jest złego, że książki są złe, że webinary są złe, że szkolenia face to face na organizowane gdzieś w jakichś tam hotelach też są złe. To jest tak, że jeden lubi webinary, druga osoba lubi książki, ale nie można zaprzestać uczyć się, bo to jest błąd, jeden wielki błąd. Musimy się ciągle uczyć. Zdolność do ciężkiej pracy, wytrwałości to jest coś, co właśnie też jest związane z zaangażowaniem i motywacją. Bardzo często ludzie chcą wiele od życia, ale nie chcą od siebie wiele dać. No niestety to nie da się w taki sposób zrobić. Trzeba ciężko pracować i być przede wszystkim wytrwałym. Jeśli chodzi o sukces, patrzeć na to bardziej długoterminowo niż krótkoterminowo, bo na forexie można szybko zarobić i szybko stracić, a sukcesem jest systematyczne zarabianie przez dłuższy czas, dłuższą perspektywę. No i niestety ciężka praca to jest klucz do sukcesu. Wiara w siebie, posiadanie pasji do rynku oraz celu. Trzeba być pewnym siebie, trzeba wierzyć w siebie. Często jest tak, że bliskie osoby
ucinają nam skrzydła, mówią, że nie, ty jesteś beznadziejny, nie pchaj się w to, stracisz pieniądze, to nie dla ciebie, zajmij się czymś bezpieczniejszym, idź pracować na etat, bezpieczne 2000 jest lepsze. No i wtedy takie osoby podcinają nam skrzydła i automatycznie nam to się gdzieś tam w głowie nam to zostaje i ciężej jest nam wtedy osiągnąć sukces. Musimy takich rzeczy się wyzbywać. No i przede wszystkim każde zajęcie, w którym chcemy zostać mistrzem, to musi być nasza pasja. My musimy w tym się realizować, musimy kochać to robić, no i posiadać ten cel, tak? Musimy posiadać cel, nie możemy na ślepo gdzieś tam dążyć, to tak samo jakbyśmy wyjechali teraz do jakiegoś innego kraju, jechali gdzieś w jakieś miejsce bez nawigacji. No, bardzo ciężko jest dojechać do celu. No i jest też ważne wsparcie ze strony bliskich, czyli ta druga strona. Ucinanie skrzydeł jest bardzo złe, ale wsparcie bliskich osób jest bardzo ważne, aby porozmawiać o tej giełdzie, aby one nas wspierały, słuchały to, co mówimy, ponieważ wtedy nam jest dużo łatwiej. Najgorsza sytuacja jest taka, kiedy nie mamy z kim porozmawiać o w ogóle o tym, co robimy. Dlatego my też organizujemy spotkania traderów raz w miesiącu, aby przyjść i bardzo w luźny sposób porozmawiać na temat tego, co robimy, ponieważ jeżeli zamkniemy się na świat, to bardzo szybko się wypalimy. Minutka, przeczytam komentarze. No super, widzę, że tutaj tematyka Wam się podoba, bo praktycznie wszystko Was trafia i podajecie przykład ze swojego życia, więc bardzo się cieszę. I tutaj jeszcze piszecie, że pracujecie na etacie kilka osób. Praca na etacie nie jest zła, bo też musicie pamiętać, że bezpieczeństwo finansowe jest dobre. Tylko kwestia jest tego, że niektóre osoby w ogóle odradzają na przykład przygodę, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście przygoda, bo to nie można tego traktować, trzeba traktować na poważnie giełdę. Natomiast etat nie jest zły, jeżeli na przykład utrzymujemy rodzinę i byśmy nie byli w stanie jeszcze z giełdy utrzymywać rodziny, domu, to jest bardzo dobre, więc też pamiętajcie, że przede wszystkim ten komfort, ta poduszka finansowa jest bardzo ważna, nie można zbyt wiele ryzykować, bo no przede wszystkim jest takie powiedzenie, że jeżeli chcesz zarabiać pieniądze na giełdzie, to ich nigdy nie zarobisz. To jest tak, że nie gramy czy nie handlujemy o pieniądze na giełdzie, tylko o pipsy czy punkty. I nie liczymy ciągle, ile zarobiliśmy, bo tak jest zdecydowanie łatwiej. Jest trudniej zarobić pieniądze, jeżeli musicie zarobić te pieniądze. Pewnie, jeżeli, Łukaszu, jeżeli na przykład używasz Price Action czy całkowicie innych metod, pewnie, że możesz z nami się spotkać i porozmawiać. Tam nie ma takiego spotkania jakiejś sekty harmonii w tradingu, gdzie tylko i wyłącznie rozmawiamy o gartlejach, nietoperzach czy motylach. Nie, to są luźne rozmowy. No i rzadko się w ogóle zdarza, że zahaczamy o tematykę harmonii w tradingu. I są też z nami osoby, które na przykład zajmują się tradingiem automatycznym, czyli handlują na bazie automatów. No przeróżne strategie. To nie jest tak, że my się spotkamy tylko z grupą, która handluje na bazie motyli, mówię, pokazuj swoje harmoniki, zaraz je sprawdzimy. Nie, to są naprawdę luźne spotkania, można przyjść porozmawiać nawet nie tylko na tematy związane z giełdą, to są bardzo luźne rozmowy. Piszecie, no to Łukaszu zapraszam oczywiście. Piszecie tutaj o różnych metodach tutaj zarabiania pieniędzy. Ja uważam, że przede wszystkim podstawą jest taka sytuacja, kiedy przez dany rok jesteście w stanie utrzymać się z pieniędzy z zewnątrz, na przykład z jakiejś lokaty, gdzie macie jakieś oszczędności, i wtedy możecie handlować drugą paczką pieniędzy na giełdzie, czyli ten rok, jeżeli jesteście już odpowiednio przygotowani, ten rok, kiedy możecie handlować i zobaczyć, czy to jest dla Was. Jeżeli Wam się nie powiedzie, oczywiście możecie wtedy spokojnie wrócić na etat. Odpowiedzialność, kolejne zagadnienie, o którym tutaj był drugi punkt w tej prezentacji, i to jest bardzo ważna kwestia, przede wszystkim do Was, panowie, ponieważ wiem, że kobiety lepiej sobie z tym radzą, a faceci bardzo często, jeżeli mają jakieś niepowodzenia, to zrzucają winę na innych, i to jest doskonały przykład, można znaleźć na wszelkich forach internetowych czy też tych grupach facebookowych związanych z Forexem, jak to dziesiątki traderów piszą, że jest wina brokera, że coś tam przerywa, że jest jakiś problem z internetem i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę
jedyną osobą odpowiedzialną za trading jesteś właśnie ty. I nie można szukać winnych po stronie bliskich, czyli na przykład żona mi przeszkodziła, bo zawołała mnie po obiad, czy brokera, bo coś tam wyczytałem, że przerywa połączenie i nagle widzę, że u mnie też przerywa połączenie na platformie, czy też narzędzi, jakiś tam skrypt, bo tak naprawdę to ty jesteś decyzyjny i wszystko zależy od ciebie, bo jeżeli na przykład handlujesz w domu i przeszkadza ci żona, no to zmień miejsce pracy, handlu, wynajmij biuro, albo załóżcie z przyjaciółmi jakieś biuro i tam handlujcie, czy wydziel jakieś miejsce w pomieszczeniu, gdzie po prostu żona nie ma prawa wejść w trakcie sesji europejskiej czy amerykańskiej. Co do brokera, to wy wybieracie brokera i to wy sprawdzacie przed wyborem brokera i to wy na demo możecie przetestować platformę. Piszecie albo zmienić żonę. No, no dobra. Ojej, powiedziałem to specjalnie, żeby kobiety też o tym usłyszały, chociaż wiem, że może mi się dostać, ale dobra. Nie, żon nie zmieniajcie, więc to giełda to nie może być warunkiem do szukania żony. Zmiana, dobry wybór. Dobra, widzę, że no ja jestem młodszy od was, więc wy tutaj już jesteście starymi wyjadaczami w kwestii żon, więc tutaj ja nie będę się z wami sprzeczał. Natomiast pamiętajcie, że to wy jesteście decyzyjni, to wszystko zależy od was, bo to wy wszystko wybieracie. To wy wybieracie narzędzia, wy wybieracie brokera, wy wybieracie miejsce pracy, godziny pracy. Jedyną osobą, tak jak mówię, jesteś właśnie ty. Jedyna odpowiedzialność spoczywa na tobie. I też taka wskazówka ode mnie. Odpowiedzialność bierzcie zawsze za siebie, na siebie. Porażki również bierzcie na siebie, ale sukcesami dzielcie się z innymi ludźmi. To jest bardzo dobra praktyka. Parę mądrych osób mnie tego w życiu nauczyło. I uwierzcie mi, że bardzo miło waszym bliskim się zrobi w momencie, kiedy o porażkach będziecie mówili: ja popełniłem błąd, ja nawaliłem, ja źle zrobiłem, zarapiłem się, nie pomyślałem. Ale jak osiągniecie sukces, to możecie powiedzieć: osiągamy sukces, powodzi nam się na giełdzie, mówimy w liczbie mnogiej. I naprawdę można znaleźć masę różnych powodów, jak druga osoba może być nam pomocna. Nawet właśnie żona, która robi nam ten obiad i my nie musimy tracić czasu na to, żeby przygotowywać posiłki, bo żona tym się zajmuje i zawsze można się odwdzięczyć, powiedzieć, że też dzięki tobie ja mogę siedzieć na rynku i zarabiać pieniądze. Na rynku możesz mieć całkowitą kontrolę nad jednym elementem, nad samym sobą. I to jest jedyny element, na którym wy macie zawsze kontrolę. Pozostałe elementy nie zawsze są w 100% możliwe do kontrolowania przez was. Czy to narzędzia, czy broker, czy inne osoby. No dokładnie, ale widzę, że tematyka trafia tutaj do was. No super, naprawdę, świetnie. Bardzo się cieszę, że jest was tak dużo osób, które dostrzegają właśnie istotę tej psychologii i dzielicie się tymi właśnie doświadczeniami. Naprawdę super, cieszę się, że jest tak dużo komentarzy. Bardzo mnie to cieszy. I tutaj też takie małe równanie przedstawiłem na dole. R plus T równa się W, czyli rynek plus trader równa się wynik. I tutaj to jest piękne tak naprawdę podsumowanie tej odpowiedzialności. Jest rynek i jesteś ty. I później co zrobisz ty i co zrobi rynek, czyli co zrobi rynek, a jak ty zareagujesz, to później będzie twój wynik. Motywacja, przechodzimy dalej. Paliwo do osiągnięcia sukcesu. Ja to tak nazywam, więc możecie mieć trochę inne zdanie. W mojej ocenie to jest to paliwo. I aby zrealizować zamierzony cel, potrzebujesz wielkiego zaangażowania w wykonywaną aktywność, czyli motywacja, cel i pasja. Tutaj nie może być przeciętność, bo przeciętność prowadzi do nicości. Będziecie przeciętni i przeciętne osoby nie zarabiają na giełdzie. One co najwyżej zarabiają na prowizję i na to, żeby nie tracić. Wychodzicie na zero, na lekki minus, na lekki plus. Musicie bardzo mocno się zaangażować w wykonywaną aktywność i szukać ciągle małymi kroczkami oczywiście, jeżeli coś zmieniacie, to po jednym elemencie. Nie można wszystkiego naraz zmienić, bo nie będziecie wiedzieli, co tak naprawdę było dobre, co złe, ale ciągle ciężko pracować i być naprawdę bardzo zaangażowanym. No, dokładnie. Andrzeju, czat widzę, tutaj ja mam takie większe okno, narzędzie moderatora to się nazywa. Ja specjalnie, tak jakbym wasze komentarze ukrywał na czacie, to automatycznie mi ukrywa i wrzuca mi do takiego większego okna. Ja mam na jedną, drugą ekranu teraz narzędzie moderatora z waszymi
tutaj wiadomościami, ponieważ ich jest tak dużo, że na tym małym okienku w prawym dolnym rogu ja bym nie widział tych komentarzy, by mi one uciekały. Tutaj widzę 20 ostatnich komentarzy, więc to powoduje, że ja na bieżąco mogę Wam odpowiadać. Jest dużo mi wygodniej, więc taki ma to cel. Natomiast jeżeli chcecie o czymś pisać, to oczywiście piszecie, ja to widzę, odpowiadam, jak już pewnie zauważyliście. Kolejny punkt, pragnienie osiągnięcia najwyższego poziomu umiejętności i akceptacji ryzyka. Czyli musicie bardzo chcieć wejść na ten szczyt swoich możliwości, ale też musicie być świadomi konsekwencji, że wiąże się z tym ryzyko utrata pieniędzy, zdrowia, bliskich. Jeżeli poświęcicie się czemuś bardzo mocno, to musicie się liczyć z tym też, że jeżeli zaczniecie osiągać bardzo duże sukcesy, to niektóre osoby z waszego grona, na przykład przyjaciół, mogą się od was odwrócić, bo często jest tak, że jeżeli osiągacie sukcesy, to zmienia też się wasza grupa ludzi, wasza taka grupka przyjaciół, ponieważ dawne osoby się odwracają, no ponieważ też często się to wiąże z tym, że osoby porównują siebie do innych osób, widzą, że wam się powodzi, no i wtedy automatycznie te osoby przestają was lubić, no i też automatycznie pojawia się inne towarzystwo, innych traderów, którzy też zarabiacie, poznajecie gdzieś osoby z wyższych stanowisk, to jest normalna kolej rzeczy. Tak, ludzka zawiść, no niestety tak czasami to wygląda. Najlepiej dla drugiego człowieka często jest tak, jeżeli wam się nie powodzi, a mu się powodzi. Często właśnie to się, często to widać w żartach dotyczących właśnie sąsiada, naszych polskich żartach. Natomiast oczywiście nie zawsze tak jest. Są ludzie, którzy doskonale sobie z tym radzą, ale no niestety są takie czasami sytuacje i nie warto niektórych relacji ciągnąć, jeżeli to tylko przeszkadza. No i oczywiście kolejny czynnik, musicie być gotowi na ciężką pracę i poświęcenia. Nie ma drogi na skróty, ale tak jak już tutaj wam wspominałem, już chyba trzeci raz teraz o tym mówię, więc musicie być przede wszystkim gotowi na to. Bardzo mądre tutaj stwierdzenie Sejkoty. Każdy otrzymuje od rynku to, czego chce. Jeżeli chcecie być sławni, bardzo często jest podawany taki przykład właśnie w książkach psychologicznych. Nie pamiętam tego autora, ale pamiętam, że polegało to na tym, że jeden trader chciał być bardzo sławnym traderem, być jednym z najsławniejszych traderów. No i oczywiście zarobił bardzo dużo pieniędzy, chyba 7 miliardów dolarów i później wszystko stracił. I stracił dlatego, że jego celem było zostanie bardzo sławnym traderem. No i został bardzo sławnym traderem. Natomiast nie sprecyzował swojego celu, że na przykład chce zarobić ileś tam ileś, kupić sobie wyspę, jacht, otworzyć firmę. Miał taki cel i go spełnił. Dostał to od rynku, co chciał. Natomiast jeżeli wy będziecie też chcieli coś tam od rynku, jakieś na przykład zabawę, no to dostaniecie zabawę, ale nie zarobicie pieniędzy, czy też na przykład adrenalinę, no to rynek wam bardzo szybko dostarcza adrenalinę, ale nie dostarczy wam gotówki, więc musicie o tym pamiętać. To są bardzo mądre słowa. I przechodzimy do ćwiczeń. Słuchajcie, mam nadzieję, że są osoby, które mają kartki i długopis, ponieważ to wam zostanie tak naprawdę na całe życie. Ponieważ ja taką listę mam zrobioną i to jest w moim systemie nawet wpisane, inwestycyjnym, i bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej osób, mam nawet nadzieję, że wszystkie osoby będą pisały i odpowiadały na te pytania. Teraz przeprowadzimy krótkie ćwiczenie, będzie to ono składało się z 5 poleceń, z 5 pytań, no i zobaczycie końcowe wyniki. To naprawdę jest podstawa do tego, aby osiągnąć sukces, i musicie mi wierzyć na słowo i mi albo nie. Macie mi nie wierzyć i sami to sprawdzić. Powiem tak, lepiej będzie, jeżeli wy nie będziecie wierzyli i później to sami sprawdzicie. Więc dajcie mi znać, czy macie coś do pisania, a jeżeli są osoby, które na przykład są gdzieś w podróży, są na smartfonie tutaj, nie mają niczego pod ręką, więc prosiłbym, abyście pisali tutaj chociaż w komentarzach, żebyście może zapamiętacie, bądź też sobie powtórzycie to ćwiczenie. Macie kartki, macie coś do pisania, no to super, słuchajcie, chciałbym, abyście podeszli do tego bardzo poważnie, to jest dla was, nie musicie się chwalić nikomu, możecie trzymać te notatki gdzieś tam w ukryciu, to jest dla was i to będzie ćwiczenie, które może was nawet lekko uderzyć i uświadomić wam parę rzeczy, ale to jest bardzo ważne i mówię, to musicie to zrobić, jeżeli chcecie osiągnąć sukcesy, musicie to zrobić. Ćwiczenie numer 1,
Wymień wszystko, co ma dla ciebie największą wartość w życiu. Możecie, teraz piszecie, co jest dla was najważniejsze w życiu. Jakie, coś, co ma największą wartość. Tu na przykład podałem przykłady: Bóg, rodzina, hobby, zdrowie, praca. Może być wasz samochód, wasz kot, wasz pies, wasz dom, wasza mama, przeróżne rzeczy, wasza żona. Ok, widzę, że też niektóre osoby piszą. Ja nie będę mówił, co tutaj piszecie, ponieważ no, dbam o waszą prywatność, to jest wasza prywatna sprawa. Natomiast minutka na odpowiedź. Zapiszcie, nie musicie się aż tak skupiać, nawet lepiej, jeżeli odruchowo to napiszecie, tak? Bo to będzie pierwsza reakcja najbliższa waszemu sercu. I przechodzimy dalej, minutka i przechodzimy dalej, więc też tutaj nie o to chodzi, żeby napisać 20 rzeczy, tylko tak jak mówię, największa wartość w życiu. Jeszcze teraz 30 sekund i przechodzimy dalej. Bardzo mądre rzeczy piszecie tutaj dla mnie na czacie. Też się cieszę, że jesteście bardzo poukładanymi osobami. No i też mam cichą nadzieję, że ostatnie ćwiczenie was trochę zaskoczy. Myślę, że wszystkie osoby już skończyły. Przechodzimy dalej. Teraz uszereguj wymienione wartości, zaczynając od najważniejszej. Czyli wypisaliście, mam nadzieję, że albo przypuszczam, że wypisaliście to teraz z głowy, więc nie po kolei. Teraz chciałbym, abyście napisali od najważniejszej do tej mniej ważnej, chociaż to wszystko jest, pamiętajcie, że ważne. No ale oczywiście wiecie, jak ta hierarchia u was wygląda, więc też tak minutka na opisanie. Jeżeli napisaliście tak z głowy, to możecie po prostu napisać 1, 2, 3, 4, 5 i tak to zostawić. Później sobie to przepisać i ładnie to sobie gdzieś opisać w jakimś waszym tam dzienniku. I tak jak mówię, ja takie rzeczy mam w swoim systemie inwestycyjnym. Ja to ogólnie staram się codziennie czytać. Mam taką zasadę, że 5 dni w tygodniu, 5 dni roboczych czytam zawsze. Wstaję i jedna z pierwszych rzeczy, które robię rano, czytam swój system, cały swój system, ponieważ mój system składa się w około 70% z psychologii. Tam mam opisane wszystkie pułapki psychologiczne, które przez całe swoje doświadczenie spotkałem i w jaki sposób je rozwiązałem i sobie po prostu przypominam. I tak samo moje cele, motywacje, wartości, no i to mnie napędza. Myślę, że udało wam się tutaj już opisać, uszeregować te wartości, więc przechodzimy dalej. I teraz chciałbym, abyście zastanowili się, czy żyjecie zgodnie z przedstawionymi wartościami. Więc jeżeli napisał ktoś na początku, na pierwszym miejscu zdrowie, czy dba o to zdrowie, tak? Czy na przykład jeżeli ktoś napisał rodzina, czy przeznacza odpowiednią ilość czasu na tej rodziny, tak? To jest proste, wydaje mi się, że każdy to rozumie. Więc to jest też bardzo ważne. Tutaj i bardzo fajnie też, że zaczynacie mi tutaj pisać odpowiedzi, więc też i na kartkach pamiętajcie, żeby napisać. Najlepiej w skrócie nie, czyli nie tego nie. Na przykład nie, powiedzmy, nie dbam o zdrowie. Mimo, że macie na przykład je na drugim czy trzecim miejscu. Czyli na przykład dieta, gimnastyka, jakiś sport, czy pływanie, czy jazda rowerem, czy nawet spacer, ale codzienny spacer. To jest bardzo ważne. Piszecie, że często ciężko to pogodzić i właśnie do tego służy ta hierarchizacja, żebyście wiedzieli, w jaki sposób to balansować, co odstawić na drugi plan, a czym się zająć na pierwszym miejscu, że jeżeli jest to rodzina, no to zamykam platformę i idę z dzieckiem na plac zabaw, czy z żoną na przykład na spacer, bo to jest ważniejsze. Wolę zarobić 50% mniej, ale tą hierarchię tych wartości mieć na odpowiedniej kolejności, tak? Realizować się w tym. Więc ćwiczenie trzecie myślę, że już jest za nami. Zastanowiliście się, czy żyjecie zgodnie ze swoimi wartościami. Mam nadzieję, że to opisaliście. Dokładnie. Okazja na rynku jest prawie zawsze. Tak jak Sebastianie napisałeś, świetnie. No rynki są praktycznie 24 na dobę w 5 dni roboczych aktywne, więc tych okazji jest masa.
Ćwiczenie numer 4. Na którym miejscu umieściłeś trading? Jak ważny jest on w Twoim życiu? Nawiązałem tutaj oczywiście do tradingu, ponieważ no, mamy tematykę związaną z tradingiem. To są spotkania typowo związane z tradingiem. Natomiast jeżeli bylibyście na innych spotkaniach, w innej dziedzinie życia, to na tym miejscu byłaby na przykład inna rzecz, tak? Jeżeli byście byli na jakichś spotkaniach związanych z związkami, no to byście mieli na przykład na jakim miejscu jest wasza rodzina czy związek. No i widzicie, dostaję bardzo dużo wiadomości. Oczywiście osoby na kartkach, te, które posiadają kartki, piszą to, natomiast pisałem, ja się spodziewałem tych odpowiedzi, dostałem bardzo wiele odpowiedzi na czacie, że nie umieściliście wcale miejsca na trading. I to jest bardzo duża liczba osób tutaj, naprawdę. Ja się tego spodziewałem. I zaraz wrócimy też do tego po kolejnych kwestiach. Więc wydaje mi się, że to też, no to troszeczkę będzie szokujące, ale będzie prawdziwe i takie chciałem, żeby też było, bo od razu też może podam parę przykładów na bazie swojego doświadczenia życiowego. Dobra, myślę, że ćwiczenie numer 4 mamy za sobą. No i dobra. Myślałem, że jest 5, coś mi się pomyliło, jest 4, więc na tym skończymy. Znaczy omawianie tych ćwiczeń, więc bardzo dziękuję za to, że pisaliście te odpowiedzi. I teraz bardzo ważna kwestia. Słuchajcie, jeżeli jest tak, że nie umieściliście tradingu na żadnym z tych miejsc, albo jest to bardzo nisko, to jest jeden tak naprawdę sygnał, że to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, którą chcielibyście robić. I teraz trzeba zastanowić się bardzo mocno, czy wy w ogóle chcecie to robić. I wiem, że to jest szokujące, ale to jest prawdziwe, bo bardzo często jest tak, że nie chcemy tego robić podświadomie, ale robimy to, bo to jest na przykład popularne, bo na przykład nasz sąsiad handluje na forecie i ja miałem taką sytuację, że mój sąsiad zaczął handlować na forecie, ponieważ ja handluję i kiedyś niepotrzebnie pokazałem mu jeden ze swoich rachunków, a mój sąsiad jest bardzo dobrym specjalistą w jednej branży. No i niestety zaczął zajmować się tym, ale to go nie kręci, no i przepuścił trochę pieniędzy, więc to jest fakt z życia. Mam bardzo wielu znajomych, którzy po prostu zainteresowali się tym tylko ze względu na moją osobę i tracili pieniądze, tak? Naprawdę mam bardzo dużo przykładów ze swojego życia moich znajomych, którzy tylko i wyłącznie zajęli się tym tylko dlatego, że ktoś z bliskich się zajął. Adamie, jestem Daniel, nie zwracaj się do mnie na pan, jest to luźna rozmowa, także spokojnie. I jak piszesz, że nie zgadzasz się ze mną z tą tezą, więc proszę, abyś też napisał, dlaczego, uzasadnił. Jeżeli opisaliście bardzo wiele rzeczy i ustawiliście, bo tutaj pytacie mnie o to, w danym szeregu, ale działacie w całkowicie innym kierunku, to jest, znaczy, że musicie zmienić, że tak powiem, działania, tak? Bo jeżeli napisałeś kasa z myślą o handlu, to oczywiście można to podpiąć jako forex, jeżeli forex bierzesz pod uwagę jako pieniądze, tak? Więc jak najbardziej, jeżeli to jest dla ciebie wartość, to, że tak powiem, forex to jest tylko miejsce pracy czy też narzędzie. Natomiast jeżeli na przykład w wartościach macie wyżej jakąś pasję, hobby, na przykład jazdę rowerem, wyżej niż forex, to powinniście się skupiać na tą pasją, dlatego że no po prostu prawdopodobieństwo jest większe, że osiągniecie sukces w tej dziedzinie niż w forexie, bo zawsze będzie tak, że będziecie lekko zniechęceni i wasza motywacja będzie zawsze mniejsza niż przy tych wartościach z najwyższej półki. Piszecie bardzo wiele mądrych rzeczy, że tutaj przede wszystkim piszecie na przykład, że Bóg, rodzina, zdrowie są wyżej niż trading, dopiero później. No i dokładnie. I teraz na przykład jest takie do was pytanie, czy jeżeli na przykład jest Bóg, tak, czy rozwijacie się duchowo, czy czytacie jakieś nauki płynące z waszej wiary,
czy zajmujecie się rodziną, czy spędzacie z nią odpowiednią ilość czasu. Tu nie chodzi o to, żeby jeżeli handlujecie na forecie, to musicie jeździć co miesiąc czy co dwa tygodnie na drogie wakacje. Nie, czasami spontaniczne wyjście z rodziną, spontaniczny wypad na spacer do kina. To nie chodzi o to, żeby żyć wystawnie i się pokazywać, bo jestem forex traderem, tylko bardziej tu chodzi o takie spontaniczne rzeczy. I na przykład też piszecie o zdrowiu. Czy codziennie dbacie o zdrowie? Jeżeli codziennie odpalacie platformę inwestycyjną na forexie, a jest ona u was na przykład na piątym czy szóstym miejscu, a zdrowie jest na drugim bądź trzecim, czy codziennie na przykład uprawiacie sport? Czy rozciągacie się, uprawiacie gimnastykę, czy dbacie o te zdrowie, czy chodzicie systematycznie do lekarza na ogólny przegląd raz do roku, czy leczycie się, czy prowadzicie dietę? No to jest właśnie to, jeżeli macie sport poniżej tradingu, to tak jak Jerzy piszesz, to jest wtedy dodatek do wolnego czasu, dokładnie. Więc to jest bardzo ważne. Tutaj przede wszystkim chciałem wam pokazać, że spisanie tych rzeczy miało za cel taki, żeby uświadomić was, co jest tak naprawdę dla was najwyższą wartością i w jakim kierunku powinniście iść. I teraz dwie takie kwestie do podsumowania. Jedziemy już na końcówkę prezentacji. Po pierwsze, może się okazać, że giełda nie jest dla was i musicie sobie to uświadomić, mimo że to jest coraz bardziej popularne zajęcie. Masa jest teraz reklam w internecie, w mediach się pojawiają już reklamy brokerów, traderzy wypowiadają się w różnych programach, czy też analitycy. Pieniądze da się zarobić na wszystkim. Ja zawsze powtarzam, że możecie otworzyć fabrykę produkcji wykałaczek i zostać milionerami. Kwestia jest tego, żeby robić to, co się lubi. Giełda nie tylko pieniądze, może duże pieniądze, czy pieniądze systematyczne pieniądze można zarabiać na giełdzie. To nie jest jedyny sposób zarabiania pieniędzy. Musicie być tego świadomi, że jeżeli wolicie coś innego robić, jesteście na przykład informatykami, kochacie programować, tworzyć gry, czy na przykład lubicie grać w gry i na przykład moglibyście pracować jako streamer w internecie, streamować jakieś wasze gry, robić jakieś gameplaye, czy być zawodowym jakimś graczem internetowym, to jak najbardziej lepiej, żebyście to robili, niż handlowali na giełdzie. To jest pierwsza rzecz. Więc jeżeli giełda nie jest dla was, to po prostu musicie. I tutaj mówiąc o giełdzie, myślę o wszystkich rodzajach giełdy, bo piszecie, że giełda nie jest dla was, ale forex jest. Tutaj mam na myśli giełdę i to już upraszczam, tak? Mam na myśli wszystkie rynki, jakie są. Czy to giełda walutowa, czy akcje, fundusze, przeróżne. Ogólnie ja to mówię o jako giełda, więc musicie to zrozumieć. Natomiast musicie sobie uświadomić, że to nie jest dla was. Jeżeli na przykład piszecie, że macie problem z hazardem, czy to jest dla was hazard, to też jest źle, bo to jest niekończące się kasyno. Bez dna kasyno możecie stracić wszystko, więc to też jest źle. Więc po pierwsze, musicie uświadomić sobie, czy to jest dla was. Po drugie, jeżeli macie ten trading na liście, ale macie niżej, to musicie sobie uświadomić, że jeżeli zaczniecie wypełniać się, realizować się w dziedzinach, które macie wyżej na liście, czyli na przykład rodzina, zdrowie, Bóg. Bóg rozumiem jako to całe duchowieństwo, to nie tylko pójść do kościoła czy do innego miejsca jakichś spotkań raz w tygodniu, tylko żyć tym, tak? Zgodnie z tą wiarą. Jeżeli zaczniecie to robić, to automatycznie zobaczycie, że jeżeli będziecie mniej spędzali czasu na platformie, bo na przykład możecie ustawiać alarmy, to jest prosta rzecz, ustawiacie alarmy i jesteście w innym pomieszczeniu, ale jak coś się pojawia, to biegniecie do tego komputera, tak? Ale wtedy, jeżeli będziecie spełniali się z tymi rzeczami, które są wyżej na liście, bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie osiągali lepsze wyniki wtedy na giełdzie. To jest prosta metoda. Często mówi się, że mniej znaczy więcej i to jest kwestia tak, żeby złapać ten odpowiedni balans. No i to jest tyle, jeśli chodzi o moje podsumowanie do tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że wam się ono spodobało. Mam nadzieję, że tutaj daję wam do myślenia i się zastanowicie głębiej nad tym, co was tak naprawdę pcha na ten forex i czy to jest to, co chcecie przez całe życie robić i czy to jest według was najważniejsze, a czy przynajmniej macie to na odpowiednim miejscu w swoim życiu. No i ewolucja motywacji na koniec jest to zacięcie.
I takie pytanie, gdybyś handlował w biurze i przyszedł do niego, a drzwi byłyby zablokowane, i chciałbym, żebyście mi napisali, co byście zrobili. Czy poszlibyście do domu, wrócili później, czy coś jeszcze innego, tak? Chciałbym, abyście teraz mi na czacie napisali, co byście zrobili, a ja zaraz wrzucę wam, co na kolejnym slajdzie, co ja bym zrobił. I zakładamy, że nie macie platformy w domu, nie macie sprzętu. Handlujecie tylko i wyłącznie w biurze. To tak, jakbyście handlowali tylko i wyłącznie w domu. Są pewne odpowiedzi takie jak moje, także cieszę się, że są podobne osoby do mnie. Ale są przeróżne odpowiedzi, tak? Więc tutaj zobaczycie, czy to jest motywacja, czy zacięcie, bo widzę, że są osoby, które mają tutaj zacięcie, więc też się cieszę. Przechodzimy dalej. Ja bym wyważył drzwi i tutaj było bardzo dużo takich odpowiedzi. Pisaliście też, że ślusarz, osoba, która ma klucze. Natomiast i to jest oczywiście motywacja, ale były osoby, które pisały, że zrobiłyby sobie wolne, więc ta motywacja jeszcze jest na nieco niższym poziomie, albo po prostu ten balans jednak jest bardzo mocno respektowany przez te osoby. Natomiast ja jestem taką osobą, która by wyważyła drzwi, ponieważ no, ja jestem strasznym pasjonatem tego, co robię, strasznie się realizuję, czy to prowadząc te webinary, bo kiedyś ja byłem po drugiej stronie, więc teraz cieszę się, że mogę sam oddawać od siebie to, co kiedyś brałem od innych. To bardzo mocno realizuję, więc jeżeli mielibyście kiedyś okazję też poprowadzić webinar, gorąco wam polecam, to jest świetne uczucie. Natomiast na czym to polega? No, zacięcie to żywe zainteresowanie, miłość do tego, co robisz, to mistrzowska mania, to jest naprawdę bardzo fajne określenie. Polega na całkowitym zaangażowaniu w pracę bez dodatkowych zachęt, czyli nie musi was nikt niczym zachęcać, po prostu no, to jest najwyższy stopień motywacji. No i zacięcie poparte jest ciężką pracą oraz entuzjazmem. No i żadne niepowodzenie nie jest w stanie osłabić tej motywacji, czyli nic wam nie podetnie tych skrzydeł. Więc to jest, jeżeli interesujecie się tą motywacją, to musicie wiedzieć, że kolejny etap to jest to zacięcie, musicie do tego dążyć. Paweł Ratajski, piszesz, co jeśli nie da się drzwi wyważyć? Dla Polaka nie ma rzeczy niemożliwych. Zapewniam, że Polak znalazłby na wszystko rozwiązanie. Natomiast piszecie, że też poszlibyście do drzwi, poszlibyście do domu. No tutaj wszystko teraz zależy od was, więc też to u innych może to wynikać właśnie z niskiej motywacji, natomiast u innych może też wynikać z tego balansu, z tego, że też mają inne zajęcia. No dokładnie to, ale to też nie jest na tej zasadzie, że rozpatrujemy to jako uzależnienie, tak? Tylko kwestia jest tego, czy to jest na takim już poziomie motywacji, żebyście byli w stanie wyważyć te drzwi, aby to zrobić. Oczywiście to nie polega na tym, że tutaj nie wykazujemy się roztropnością, rozwagą czy tym balansem, tylko właśnie to jest kwestia tego, test na taką motywację, tak? Więc mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumieliście. I tutaj jest wrzucona literówka, ponieważ Jadwiga upomina mnie, że powinno być rzec kropką. Jadwigo, przepraszam za ten błąd. Widocznie podkreślił mi to PowerPoint, ponieważ bardzo często mi on sam podkreśla, tak samo jak Stripe. Więc powiem tak, ortografię mam na wysokim poziomie, jednak nie zawsze panuję nad techniką. Więc przepraszam bardzo od razu za ten błąd. Obiecuję poprawę w każdym razie, więc. I oczywiście to też wynika z tego, że się przyznałem, że nie zbagatelizowałem tego, bo wiem, że błędy się zdarzają dla wszystkich osób. No i nie zapominaj o motywacji. Ostatni slajd na dzisiaj. Pamiętaj o powodach, które sprawiły, że zacząłeś handlować na giełdzie. Czyli musicie pamiętać o tym, dlaczego to robicie. No i powtarzać to sobie codziennie. I mam też takie zadanie dla osób, które zapominają. Polecałbym zrobić oświadczenie motywacyjne i powiesić je na ścianie przed głównym monitorem,
żeby zawsze je widzieć. Ja kiedyś miałem takie oświadczenie, teraz już go nie potrzebuję, bo codziennie czytam na swoim systemie, ale widzę, że też macie i czytacie. No to świetnie, widzę, że jesteście już bardzo dobrze tutaj teoretycznie przygotowani, więc bardzo się cieszę. Natomiast jeżeli osoby, które tego nie zrobiły, zachęcam, aby to zrobić. To strasznie motywuje. Żaden filmik na YouTubie was tak nie zmotywuje. Żadna książka, jak to, co wy sami napiszecie i sami będziecie to czytać. Jeżeli na przykład wstydzicie się przed innymi osobami, bo mieszkacie z kimś na przykład, tak, to po prostu możecie gdzieś w jakimś zeszycie to trzymać, w jakimś schowku i sobie wyciągać codziennie i czytać. Ale kwestia tego, żeby to mieć i sobie to uświadamiać. Więc mam nadzieję, że podejdziecie serio do tego. Stanisławie, każdy potrzebuje motywacji. Nie ma takiej osoby, która nie potrzebuje motywacji. To jest tak, jak jeżeli lew ogólnie poluje dlatego, że chce utrzymać, że tak powiem, swoją rodzinę, tak? Stanisławie, motywacja jest naprawdę bardzo ważna. Uwierz mi, że jest ważna w długiej perspektywie. No i już fakt, że to lubisz, to już jest w pewnym sensie motywacja. Musicie, to, że to lubicie, to musicie to łączyć z motywacją. Pasja i motywacja idą w jednym parze, więc musicie to łączyć. Więc pamiętajcie, że to jest właśnie dobre zjawisko. Więc tyle, jeśli chodzi o mnie. 8 minut przedłużyłem, wtoka mnie zabija, ale mam nadzieję, że i cel, dokładnie, tak jak Rafale piszesz, mam nadzieję, że mi wybaczą ludzie z wtoka, więc czekuję na kolejny pokój. Mam nadzieję, że podobał wam się ten webinar. Chciałbym właśnie iść w tym kierunku, żeby były one bardziej takie naturalne i też bardziej taki nacisk na interakcję z wami, żebyście jak najwięcej też wy tutaj pisali, uczyli się, żeby były one bardziej ciekawe i takie życiowe. Więc mam nadzieję, że będziemy to kontynuowali. Pamiętajcie, że wszystko zależy od was i pamiętajcie, żeby też pisać na kontakt Fibo tematykę, którą chcielibyście poruszyć. Pamiętajcie, że te wszystkie webinary są dla was i ta tematyka przede wszystkim ma trafiać do was, więc to wy decydujecie, jaki temat byście chcieli na webinarach. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia jutro rano na przeglądzie Uinvestu, jeżeli tam sobie odwiedzacie o 7:30 te przeglądy. Natomiast jeżeli nie macie czasu, to zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie. Natomiast pytacie o spotkanie traderów. Przeważnie są one w Częstochowie, ale jesteśmy otwarci również na inne miasta, tylko wtedy byłoby trzeba nam pomóc w organizacji, jeżeli jest to inne miasto, z tego względu, że no, Częstochowa to jest miasto Łukasza i on tam wszystko ogarnia. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, za aktywność, bo super webinar jest przede wszystkim dlatego, że wy byliście aktywni, więc bardzo się cieszę z tej aktywności. Masa, naprawdę masa odpowiedzi. Widziałem też, że pisaliście na kartkach, ponieważ sami o tym informowaliście, więc się cieszę. Też cieszę się, że zmotywowałem was na nowo, czy ten webinar was zmotywował. Powodzenia na rynkach, bądź powodzenia w nauce, wytrwałości, ciężkiej pracy. Trzymajcie się. Miłego wieczoru. Do usłyszenia. Cześć wam.